Witam Państwa ponownie. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Świadomość tego przerażała bohatera naszej dzisiejszej historii, bo wiedział, że wszelkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca są nieodmiennie złe. Uporał się z tym problemem dopiero wtedy, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Halo? Brett, jesteś tam? Jasne. A z kim miałbym być? A bo ja wiem. Już ja cię znam. Siedzisz? Owszem. A co? Coś się stało? Jestem w ciąży. O nie. Jesteś pewna? Absolutnie. I co chcesz zrobić? No jak to co? Urodzić to dziecko. Nie jestem gotowy, żeby się żenić. Ja też nie jestem gotowa, żeby być matką, ale to jest fakt. A ty jesteś ojcem. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Co to jest prawda? Zapytał kiedyś pewien ważny człowiek, ślepy na prawdę, która przed nim stała. Podobnie ślepi na prawdę często bywają bezdomni. Kiedy trafiają do Pacific Garden Mission, bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują zmierzyć się z faktami, które doprowadziły ich do tego stanu, po to by mogli się zmienić. I to właśnie jest naszym celem – przemiana ich życia. Od czego zaczynamy? Najpierw zaspokajamy ich podstawowe potrzeby materialne. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, z czego korzysta codziennie około 1000 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, wszystko to za darmo, podobnie jak pomoc medyczna i dentystyczna w misyjnym ambulatorium. A potem duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z tym, który jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie. Ci, którzy decydują się iść za nim, znajdują siły, by spojrzeć w oczy prawdzie o swojej smutnej przeszłości i odkrywają nadzieję na przyszłość, co pozwala im zacząć wszystko od początku. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 10 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3145 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Halo. Cześć, tato. Cześć. Przez jakiś czas nie będę mógł przychodzić do pracy. Dlaczego? Przecież wiesz, że musimy zamknąć to zlecenie do końca miesiąca. Złamałem rękę. Jak to zrobiłeś? Ćwiczyłeś karate? Nie. Moja dziewczyna zaszła w ciążę i nie chce się do mnie wprowadzić, więc walnąłem pięścią w kredens. Przecież to idiotyczne, Brett. Ty wiesz, ile mamy roboty. Mam teraz większe problemy, tato. Ta druga też zaszła w ciążę. Co takiego? Dwie naraz? Nasz bohater był bez reszty skupiony na sobie i dość impulsywny. Pasowałoby do niego jeszcze wiele innych przymiotników, ale niech sam opowie, jak to się wszystko zmieniało. Ze względu na tematykę dzisiejszej audycji, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa rodziców. Prawdziwa historia Bretta McCornicka już teraz w Wyzwolonym. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 9 lat. Ja zostałem z mamą, zaś mój starszy brat zamieszkał z ojcem, jego dwoma przyrodnimi braćmi i ich mamą. Marzyłem, żeby być razem z nimi, zamiast przerażony siedzieć sam w domu, bo mama pracowała od rana do nocy. Nigdy nie powiedziała mi, że mnie kocha. Czułem się jak przedmiot, jeden z elementów wyposażenia mieszkania. Rok po rozwodzie rodziców pod łóżkiem w domku myśliwskim mojego dziadka odkryłem stos magazynów pornograficznych. To, co w nich zobaczyłem, najpierw mnie przeraziło, a potem wciągnęło. I tak zaczęło się moje uzależnienie, które z wiekiem stało się obsesją. Brett, jesteś tam? Już idę. Pośpiesz się, muszę cię odwieźć do domu. Mama mówiła, że mogę zostać jeszcze tydzień. Zmieniła zdanie. To nie w porządku.
Zawsze mi tak robi. Muszę cię odwieźć, a potem tutaj wrócić. Zbieraj się, zaraz jedziemy. Znowu mnie okłamała. W okresie gimnazjum brak poczucia bezpieczeństwa i ciągła samotność tylko pogłębiały moje uzależnienie od pornografii. Złość i frustrację wyładowywałem w szkole i na podwórku, bijąc i prześladując młodszych i słabszych ode mnie. Mama ponownie wyszła za mąż, a w rzeczach mojego ojczyma znalazłem kasety wideo z filmami porno. Ojczym przy każdej okazji robił jakieś dwuznaczne uwagi na temat kobiet. Kiedyś doszło między nim a mamą do wielkiej awantury i wkrótce potem się rozwiedli. Po maturze studiowałem przez rok w północnej Karolinie, ale mój styl życia i uzależnienie psuły wszelkie relacje i po wakacjach już tam nie wróciłem. Wyleciałeś ze studiów? Nie. Miałem dobre oceny. Znaczy, że wrócisz na uczelnię. Tak, ale przedtem chciałbym popracować i zarobić trochę pieniędzy. Możesz pracować u mnie, przydasz się. Nie znam się na budownictwie, ale mogę się nauczyć. W tej branży jak się człowiek przyłoży, może całkiem nieźle zarobić. A mogę u ciebie zamieszkać, tato? Nie widzę przeszkód, mamy teraz wolny pokój. Szybko się uczyłem i ciężko pracowałem, przysparzając firmie ojca sporo zysków. W rezultacie po paru miesiącach zrobił mnie swoim partnerem. Sam też zarabiałem na tyle dużo, że mogłem kupić dom, w którym urządzałem imprezy. Żułem tabakę, paliłem trawy i przestałem myśleć o studiach. Zawsze lubiłem się wykazać, więc łatwo dawałem się wciągnąć w bójki, zwłaszcza po alkoholu. Spokojnie, Brett. Ci goście to jakiś gang motocyklowy. No i co z tego, niech się zachowują. Jest nas dość, zaraz im pokażemy. A? No co, chcecie się bić? No już! No chodź któryś! Mają czego chcieli. Zabieramy się stąd. Co za świnie. Moje zęby. A no, wybili ci parę. A myślałem, że umiesz się bić. No, a wy co? Żaden się nie ruszy, żeby nam pomóc? No, nie to nie, pilnujcie swojego nosa, popaprańcy. Brett, musisz sam sobie poradzić, ja już nie dam rady się bić. A ja owszem, idę! Ocknąłem się w karetce z twarzą zalaną krwią. Wtedy postanowiłem nauczyć się karate. Ćwiczenia stały się moim kolejnym nałogiem. Nałogowo podrywałem też dziewczyny. Popatrz na tę laskę. No. To pewnie było jeszcze w północnej Karolinie. Aha, poznałem tam parę dziewczyn. Jedna regularnie przychodziła do mnie do akademika, choć była już zaręczona. O, ty bydlaku, nie masz żadnych hamulców. No coś ty. Takie miałem wyrzuty sumienia, że w nocy nawet nie zmrużyłem oka. A założyłem sobie, że zdobędę każdą dziewczynę, która mi się spodoba. Z moją siostrą na pewno by ci się nie udało. A chcesz się założyć? Wygrałem zakład, a jego siostra była tą drugą dziewczyną, która oświadczyła mi, że jest w ciąży. Tą, na którą tak się wkurzyłem, że walnąłem ręką w kredens i złamałem kość. Nie miałem wtedy jeszcze 21 lat. Kiedy pierwsza dziewczyna była w 8 miesiącu, odwiedziła nas jej matka. Jutro odwiozę mamę do domu. Aż do Tennessee? No to niecały dzień jazdy. No ale będziesz musiała jeszcze wrócić. A co, jeżeli zacznie się wcześniej? Będziesz rodziła sama na autostradzie? Wtedy wezwę pomoc. Pojadę z tobą. Ja chcę tam zostać na tydzień, Brett. Pojadę. I tak nie mogę pracować z tą ręką. Pojechaliśmy do Tennessee. W niedzielę jej rodzice zaproponowali, żebym poszedł z nimi do kościoła. Poszedłem, choć wcześniej w całym życiu zdarzyło mi się to może ze dwa razy. Kompletnie nie rozumiałem chrześcijan, tego jak żyją i dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje. No ale podczas nabożeństwa ludzie wydawali się tacy szczęśliwi. Śpiewali, klaskali w dłonie.
Pastor mówił o Bożej miłości i Jezusie, który umarł, by dać nam nowe życie. I nawet go słuchałem. Nie pamiętam wszystkich wersetów, które cytował, ale jego ostatnie słowa bardzo mnie poruszyły. Kochamy Go, bo On nas pierwszy umiłował i okazał tę miłość, oddając za nas swoje życie, aby nas zbawić. Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Jeśli myślisz, że nikt Cię nie kocha, wiedz, że Jezus kocha Cię bardzo. On zna każdą Twoją myśl, każde Twoje słowo, które wypowiedziałeś, wszystko, co zrobiłeś. A mimo to nadal chce Ci dać nowe życie. Kiedy uczniowie byli zasmuceni, Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A Jezus nigdy by Cię nie okłamał. Te słowa poruszyły mnie tak, że zacząłem płakać. Całe życie żyłem w kłamstwie i stwarzaniu pozorów. Nigdy nie ujawniałem swoich lęków i braku poczucia bezpieczeństwa. Chciałem tego Jezusa, który mówił prawdę. Siedząc obok mnie, młody człowiek zapytał, czy znam Boga. Szlochając, odpowiedziałem: nie. A wtedy on przywołał pastora. Przyznajesz, że jesteś grzesznikiem? Tak. Musisz żałować za swoje grzechy i zwrócić się do Jezusa, ponieważ On umarł za ciebie. Jeśli będziesz modlił się szczerze, Bóg ci wybaczy i da ci nowe życie. Żałuję, Panie Jezu. Nie chcę już być takim, jak byłem. Boże, przebacz mi. Dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Chcę, abyś wszedł do mojego życia i zmienił mnie. Naucz mnie żyć dla Ciebie. Ty przelałeś swoją krew, żeby dać mi wolność. Pomóż mi poznać Ciebie. Pomóż mi żyć w Twojej prawdzie. Panie, daj mu Twojego Ducha Świętego, by go prowadził i wspierał. Tak, Panie. Poddaję się Tobie. I dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Zostawili mnie, żebym mógł się wypłakać. Już wtedy czułem Bożą obecność i spływający na mnie Boży pokój. To było 5 czerwca 1995 roku, najwspanialszy dzień w moim życiu. Miałem 21 lat. Od razu wracając z kościoła, wyrzuciłem woreczek marihuany, który miałem w kieszeni. W następnym tygodniu zostałem ochrzczony i podarowano mi Biblię. Czytasz Biblię, Brett? No, nie mogę się od niej oderwać. Od razu tyle rzeczy mi się wyjaśniło. No, jak wrócisz do domu, opowiedz, co Jezus zrobił dla ciebie, co ci się tu przytrafiło. No, powiem, na pewno. No i znajdź dobry kościół, który naucza zgodnie z Biblią. To ważne, żebyś mógł się rozwijać. Poszukam. O, diabeł będzie cię teraz atakował, więc trzymaj się Słowa Bożego. Bóg będzie cię przez nie prowadził. A na świecie jest mnóstwo zła, ja byłem jego częścią. Pokażę ci kilka wersetów, które mogą ci pomóc w trudnych chwilach. Ewangelia Jana, rozdział 10. Jezus mówi: owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną, i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Wróciłem do Pensylwanii ze świadomością, że będę musiał podjąć wiele trudnych decyzji. Opowiedziałem moim przyjaciołom, w jaki sposób Jezus dał mi nowe życie, ale oni nie chcieli mnie słuchać. A ja pragnąłem Jezusa bardziej niż czegokolwiek innego. Ojciec jednego z moich kolegów był chrześcijaninem i chociaż nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o Bogu, postanowiłem go odwiedzić.
Cześć, Bret, co cię tu sprowadza? Przyszedłem, żeby panu powiedzieć, że jestem chrześcijaninem. W zeszłym tygodniu w Tennessee oddałem swoje życie Chrystusowi. Wejdź do środka. Chwała Bogu, to wspaniała wiadomość. Daje mi nadzieję co do moich chłopaków. O, próbowałem im o tym powiedzieć, ale nie byli zainteresowani. Teraz będziesz dla nich przykładem. Rzuciłem narkotyki i alkohol. I wszystko jest dla mnie teraz takie... takie zachwycające. Znam fajną grupę młodzieżową. Prowadzą studium biblijne. Mogę cię z nimi skontaktować. Świetnie. Ten pastor w Tennessee zachęcał mnie, żebym poszukał dobrego kościoła i studiował Biblię. Znalazłem dobry kościół i chodziłem na studium biblijne. Najtrudniej było mi zrezygnować z rzucia tabaki, ale poprosiłem Boga o pomoc i On sprawił, że straciłem na nią ochotę. Jednak największym problemem była moja niemoralność. Nie potrafiłem również i w tej dziedzinie pozbyć się skóry starego człowieka i codziennie walczyć z pożądaniem. Zaangażowałem się w związek z dziewczyną ze studium biblijnego. W końcu postanowiłem porozmawiać o tym z pastorem. Czy ta dziewczyna chodzi do naszego kościoła? Nie. Poznałem ją w grupie studium biblijnego. A co Bóg mówi o tych sprawach, Brett? Wiem, że to nie jest w porządku. No, nie jest, nie jest. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 6 czytamy: uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Przeczytaj wiersze 19 i 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wiem to, ale jak to wprowadzić w czyn? Biblia mówi... Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwość. Nie ma pastor pojęcia, jakie to trudne. Każdy mężczyzna z tym walczy, Brett. Kiedy odczuwasz pokusę, musisz zastosować Słowo Boże. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, tak jest napisane. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. A teraz list do Galatów, rozdział 5, wiersze 16 i 17. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Wiedziałem, że źle postępuję, ale nadal trwałem w swoim grzechu, mimo że pastor próbował nam pomóc. Z tego powodu dręczyło mnie ogromne poczucie winy. Kiedy moja dziewczyna zaszła w ciążę, znów umówiłem się na rozmowę z pastorem. Jest taka organizacja chrześcijańska, która pomaga ludziom z problemami w dziedzinie seksu. Mają swój ośrodek. Musiałbym tam pojechać. Tak, tak. To półroczny program. Nie, nie mogę zostawić pracy i rodziny. Wspólnie z ojcem prowadzę firmę. Na mojej głowie są wszystkie sprawy formalne. Nie możesz grzeszyć przeciwko Bogu, Brett. Twoje serce stwardnieje, a konsekwencje będą znacznie poważniejsze, niż możesz to sobie wyobrazić. Miał rację. Wyrzuty sumienia dręczyły mnie coraz bardziej, a poczucie grzeszności stawało się nie do zniesienia. Któregoś dnia moja dziewczyna wpadła do mnie i zaczęła przeszukiwać mieszkanie, przekonana, że ukrywam jakąś inną kobietę. To doprowadziło mnie do desperacji. Musiałem coś z tym zrobić. Halo? Pastorze, tu Brett. Tak? Zdobyłem broń i mam zamiar się zastrzelić. Uspokój się, Brett. Co się dzieje? Chyba... zabiłem nasze nienarodzone dziecko. Co ty mówisz? Jak? Wpadła do mnie moja dziewczyna i zrobiła awanturę.
że niby ukrywam w mieszkaniu jakąś inną kobietę. Nie mogłem się jej pozbyć. Zaczęliśmy się szarpać i oboje polecieliśmy ze schodów. Gdzie ona teraz jest? Pojechała do domu. Ja nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Mnie już nikt nie pomoże. Ja muszę skończyć z tym wszystkim. Nie rób tego, Brett. Nie rób tego. Zaraz kogoś do ciebie przyślę. Przyjechało dwóch ludzi z naszego kościoła i odebrali mi broń. Jeden z nich zabrał mnie do siebie. Kiedy ochłonąłem, doszedłem do wniosku, że terapia jest dla mnie jedyną nadzieją. Zadzwoniłem do ośrodka Midwest i zapytałem, czy mogą mnie przyjąć. Możesz przyjechać w sobotę? Najbliższą? Za dwa dni? Owszem. No nie wiem. Mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Potrzebujesz pomocy, czy nie? Potrzebuję. W takim razie bądź tutaj w sobotę. Tata był wściekły, że wyjeżdżam. Ale z Bożą pomocą udało mi się pozałatwiać wszystko tak, żebym mógł spróbować zmienić coś w moim życiu. We wniosku musiałem opisać moją relację z Bogiem, podając, ile czasu poświęcam na modlitwę i czytanie Biblii, co miało być wskaźnikiem tego, jak blisko jestem Boga. W skali od 1 do 10 dałem sobie 5. Byłem w szoku, kiedy terapeuta przeprowadził ze mną wywiad. Przeglądałem twój kwestionariusz. Wynika z niego, że uważasz, że utrzymujesz bliską relację z Bogiem, tak? Tak, kocham Boga. W takim razie chyba niepotrzebnie tu przyjechałeś. Terapia nie jest ci potrzebna. Nie to miałem na myśli. No ale tak to brzmi. Nie obchodzi mnie, jak to brzmi. Muszę tu zostać, przecież ja potrzebuję pomocy. Mówisz, że znasz Boga, a... Spłodziłeś 3 dzieci, każde poza związkiem małżeńskim, każde z inną kobietą. Uważasz, że Bóg to akceptuje? Nie, ale właśnie po to tu jestem. Przecież chciałbym się uwolnić od tych wszystkich lubieżnych namiętności. Uzależnienie seksualne ma swoje korzenie w grzechu pychy i egoizmu, który prowadzi do wykorzystywania innych. I ten kwestionariusz to pokazuje. Dopóki nie rozprawisz się ze swoją pychą i samolubstwem, nigdy nie będziesz wolny. Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Studiuję Biblię. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Żeby przezwyciężyć swoje uzależnienie od siebie, od ulegania swoim pragnieniom i zachciankom, musisz być gotowy i chętny, żeby się uczyć. Uzależnienie od siebie? Owszem. Postrzegasz innych jako przedmioty, które możesz wykorzystać dla swoich własnych przyjemności. Ciężko jest się oprzeć pokusie. W telewizji, na billboardach, w magazynach, wszędzie są ponętne, prowokujące zdjęcia. To nie patrz, albo odwracaj wzrok. Tak, łatwo powiedzieć. Naucz się na pamięć 3 wiersza z psalmu 101. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Kiedy odczuwasz pokusę, musisz wypowiadać Słowo Boże. Jezus tak robi. No to przyjmiecie mnie, czy nie? Jeśli będziesz z nami szczery. Okej, nie wychowałem się w chrześcijańskim domu. Muszę się jeszcze dużo nauczyć. No i od razu szukasz czegoś, co macie usprawiedliwiać. A to jest żaden sposób. Jeżeli będziesz stosował Słowo Boże w swoim życiu, Bóg uczyni cię wolnym. Czy ty tu jesteś terapeutą? Mamy tu wielu terapeutów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 30 minut. Tylko? Psalmista mówi: ustawy twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. W porządku. Zacznij od 6 rozdziału 1 listu do Koryntian. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Miał rację. W ośrodku było około 20-30 podobnych do mnie, dumnych i aroganckich mężczyzn, zmagających się z obsesjami seksualnymi. Każdemu z nas wydawało się, że potrzebuje tylko niewielkiej pomocy, podczas gdy tak naprawdę potrzebowaliśmy totalnej transformacji. Przyjechałem na 6 miesięcy, a spędziłem tam 13.
Mieszkałem w wynajętym pokoju i chodziłem do miejscowego kościoła. Czy twój ojciec wybaczył ci to, że wyjechałeś? W każdym razie zaczął się do mnie odzywać. Zostawiłem mu swój dom, sprzedał go, a ja nie upomniałem się o pieniądze. A co poza tym u ciebie, brat? Spotykam się z dziewczyną. Ma na imię Tiffany i... Znowu walczę z dawnymi pożądliwymi myślami. Jeśli chcesz się ich pozbyć, to módl się za nią. Módl się z głębi serca. Tak robię. Modlę się, jak tylko poczuję. Niezależnie, czy chodzi o pożądliwość, zazdrość czy gorycz, cokolwiek to jest, Bóg ci pomoże, ponieważ On zna nasze ograniczenia. Z Tiffany poznaliśmy się w kościele. W lipcu 1999 wzięliśmy ślub. Wiele miesięcy później oboje zostaliśmy stażystami w tym właśnie ośrodku w Midwest. Spędziliśmy tam 8 miesięcy przygotowując się do służby. Dostałem dzisiaj dokumenty od matki mojego najstarszego syna. Jej mąż chce go adoptować. Podpiszesz? Tak. Ona jest chrześcijanką, a jej mąż wychowywał mojego syna jak swojego własnego. Niech Bóg go błogosławi. Amen. Ojciec powinien zapewniać bezpieczeństwo swojej rodzinie. No i niektórym się to udaje. Uczymy się na własnych błędach, prawda? Grzechach, kochanie. Bóg nazywa to grzechem. Masz rację. Musimy nazywać to po imieniu, tak jak mówi o tym Biblia. A lekarstwem jest Jezus. Tak. On jest drogą, prawdą i życiem. Tyle się tu nauczyłem. A przede wszystkim, jak okazywać innym miłosierdzie. W taki sam sposób, jak sam doświadczyłem tego od Boga. Czy o tym mówisz mężczyznom, z którymi rozmawiasz? Tak. I podkreślam, jak ważne jest, by znali Słowo Boże. To ono mnie uwolniło. Słowo Twoje przechowuję w sercu swoim, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jezus jest Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Uwielbiam te wersety z Ewangelii Jana. Gdybym tylko znał Jezusa, gdy dorastałem. Bóg chce, abyśmy żyli czasem teraźniejszym, nie przeszłością, Brett. Tak, wiem. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Od 10 lat służymy w kościele w Wisconsin. Bóg dał nam 2 synów i córkę, a ja chcę być bogobojnym ojcem dla naszych dzieci. Czasami, kiedy pastorzy wyjeżdżają, zastępuję ich i wtedy opowiadam o tym, co Jezus dla mnie uczynił. To prawda, co Biblia mówi w 4 wersecie psalmu 37. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Bóg zmienił moje myśli, uczynki i słowa. On zmienił moje pragnienia. W 2 liście do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17, Biblia mówi: tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To właśnie Jezus może uczynić w życiu każdego, kto mu się podda. W programie numer 3145 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Bretta McCornicka. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.